Witam Państwa w poniedziałek, 31 sierpnia, Karolina Czereda. Zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś u nas dni żar za nami, zamkną wodnika, spór o parking, zwłoki na artylerzystów, świadczenia rodzinne, zawyją syreny, wakacyjny pit stop, zaginął owczarek Astor i festyn strażacki w Kunicach. Za nami 3 dni koncertów, pokazów i zabawy. Wczoraj występem zespołu Koma zakończyły się dni żar. Za nami dni żar. W tym roku impreza odbyła się na Placu Konstytucji 3 maja. W piątek gwiazdą wieczoru był Grzegorz Chyży. Drugiego dnia mieszkańcy zebrali się wokół ronda przy Zielonogórskiej, by z bliska oglądać pokaz antyterrorystyczny. Głównym punktem pokazu było odbicie zakładników przez oddział ratownictwa taktycznego. Na dniach żar nie zabrakło również stoisk, które przygotowali żarscy działkowcy. W ten sposób mogli pochwalić się swoimi zbiorami i pysznymi przetworami. No, nasze stoisko dosyć bogato wygląda. Myślę, że nie mamy się tutaj czego wstydzić. Wszystkie plony, które tutaj widać, przetwory powiedzmy, to z naszych działek, nie? Także tutaj jestem zadowolony. Widzę stoisko kolorowe. Cieszy się powodzeniem? No tak, cieszę się powodzeniem. Z tego już można wynikać, że nam skończył się chlebek, skończył nam się smalec, który sami zrobiliśmy. Częstowaliśmy naszych gości, zapraszaliśmy. Chcieliśmy, żeby ludzie, którzy przychodzą na nasze stoisko, zobaczyli, jakie przetwory mamy, jakie warzywa u nas rosną. W sobotę rozegrano widowiskowe sportowe show, czyli Mistrzostwa Świata Żar w Bubble Football. Na relacje z mistrzostw zapraszamy Państwa już dziś, tuż po wiadomościach regionalnych. Jest bardzo fajnie, dużo atrakcji, aż się chce tutaj wyjść po prostu. Super, jesteśmy zachwyceni, bo takie imprezy są potrzebne tutaj w Żarach, więc fajnie, że coś takiego jest organizowane. Ja jak najbardziej jestem zachwycony. No mało takich imprez i mogłoby być więcej. Gwiazdą soboty był Dawid Podsiadło i jego zespół Curly Heads. W niedzielę mieszkańcy Żar przyglądali się m.in. pokazom rycerzy. Dni Żar zakończył występ zespołu Koma. Od jutra nie popływamy na żarskim wodniku. Pływalnia zostanie zamknięta, bo czeka ją gruntowny przegląd i odświeżenie. Od 1 września żarski wodnik zamyka swoje drzwi. Przerwa techniczna potrwa w tym roku dłużej niż zwykle, bo aż do 25 września. W tym czasie musimy wykonać pewne przeglądy na obiekcie konserwacji urządzeń. No i tak jak wcześniej też zapowiadaliśmy, chcemy w tym czasie przygotować pomieszczenie goty solnej, dodatkowe jacuzzi. Dlatego też przez te dodatkowe prace ta przerwa będzie trwała dłużej. W sobotę 26 września nastąpi oficjalne otwarcie basenu. 26 września od godziny 10 będzie takie uroczyste otwarcie połączone z 15-leciem pływalni i ten dzień będzie takim dniem otwartym, wejście darmowe na basen. Na mieszkańców Żar tego dnia, jak zapewniają organizatorzy, czekać będzie moc atrakcji. Przypominamy również, że od 26 września udostępnione zostaną m.in. grota solna i nowe jacuzzi. Na osiedlu przy ulicy Wieniawskiego w Żarach trwa spór o przebudowę parkingu. Właściciele terenu nie mogą się ze sobą dogadać. Trwa spór o parking przy ulicy Wieniawskiego w Żarach. Miejsca postojowe są, ale ciągle jest ich za mało. Plac wymaga także przebudowy i remontu. Brakuje jednak na tą inwestycję pieniędzy, a właściciele terenu nie mogą się porozumieć co do podziału kosztów i planów przebudowy. Czy Państwo jako wspólnota chcą się dołożyć do budowy tego parkingu? Bo z niego korzystacie? Oczywiście, że tak. Początkowa wersja, taką jaką ja znam, była taka, że nasza wspólnota ma dopłacić 30 tysięcy do tego całego interesu. 20 mieszkań, w tym 6 samochodów. 6 rodzin powiedzmy ma interes, ale reszta rodzin nie ma interesu. Remont ma wynieść prawie 500 000 zł. Dotyczyć będzie m.in. budowy kanalizacji, wyrównania nawierzchni, oświetlenia terenu, a także jego oznakowania. Czy bez wsparcia wspólnoty jesteście Państwo w stanie sami ten parking wybudować? Znaczy poszerzyć, wygładzić na niej szkodę? Proszę Pani, jesteśmy zdeterminowani i my to zrobimy, tylko że w przypadku, kiedy nie będzie zgody wspólnoty co do kosztów, a koszty są duże,
no to wtedy będziemy musieli, bo to jest działka, która należy do nas obydwu, my mamy tutaj zdecydowaną większość, to wtedy się oddzielimy od nich i utrudnimy im dojazd do ich posesji i to może być problem później. Dlatego dobrze by było, żeby się dogadać. Parking potrzebny jest mieszkańcom osiedla, nie spełnia wyznaczonych standardów. Zaparkowane auta znajdują się w zbyt bliskiej odległości od okien. Ponadto teren wymaga w całości utwardzenia ze względu na częste zalania, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Mamy nadzieję, że właściciele terenu zażegnają spór i wspólnie dojdą do porozumienia ze względu na dobro mieszkańców. Zwłoki 60-letniego mieszkańca Żar znaleziono dzisiaj około godziny 12 w mieszkaniu przy ulicy Artylerzystów 11A. Zgłoszenie do Straży Pożarnej i Policji dotarło od sąsiadów, którzy szukali mężczyzny już od kilku dni. Jak udało się ustalić policji, Ryszard Drzet mieszkał sam. Decyzją prokuratora zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do sekcji. Od 1 września Żarski Ratusz przyjmować będzie wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na lata 2015-2016. Jeżeli złożycie Państwo wnioski we wrześniu, to otrzymacie wypłatę świadczeń w listopadzie. Natomiast osoby, które złożą wnioski od 1 października do 30 listopada, otrzymają świadczenie w miesiącu grudniu 2015 z wyrównaniem za listopad. Wnioski można składać najpóźniej do 30 listopada. Jutro, 1 września, dla upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej o godzinie 12 w Żarach zostaną włączone syreny alarmowe. Zgodnie z zaleceniem wojewody lubuskiego będzie to sygnał ciągły, trwający minutę. Ekipa Profi Auto w sobotę na parkingu przy Tesco w Żarach przeprowadziła wakacyjny pit stop. Lokalnym organizatorem bezpłatnego przeglądu aut była firma Motofart z Żar. Dlaczego zdecydował się Pan skorzystać z tej oferty tutaj? No bo akurat wróciłem z czasów, nie? I niepokoiło mnie tutaj tylnie zawieszenie, nie? I w ogóle tutaj silnik też, nie? I co się okazało? No, zapraszają do warsztatu, nie? To jest proste badanie, które ma tylko tym, którzy mają super sprawne samochody, uświadomić, że jeżdżą najlepszymi samochodami na świecie, a tym, którzy mają jakieś braki, żeby ich w miarę szybko skierować do warsztatów zaufanych, do sklepów po części. Kilka rzeczy, które sprawdzaliśmy, to stan zawieszenia, więc luzy w układzie kierowniczym i zawieszeniu przednim, stan akumulatora, szyby, płyny, światła. Jest okazja do sprawdzenia i chcę zobaczyć, co tam go boli, nie? To tak, że chcę skorzystać z okazji. Fajna to akcja? Fajna akcja, w każdej chwili może zobaczyć, co się dzieje, nie? Eksperci od mechaniki samochodowej z Profi Auto sprawdzili stan techniczny ponad 60 samochodów. W sobotę z posesji w Marszowie uciekł 4-letni długowłosy owczarek niemiecki. Wabi się Astor. Dziś jego właściciel apeluje do naszych widzów o pomoc w odnalezieniu swojego pupila. Zaginął w sobotę rano, wyszedł z domu w kierunku Żar. I po prostu do tej pory go nie możemy odnaleźć. Ostatni raz był widziany na bohaterów getta w Żarach. Jeśli ktoś z Państwa widział Astora, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską, z Żarskim Schroniskiem lub prosimy dzwonić pod numer telefonu 531 137 922. Zacznij rok szkolny ze strażakiem. To hasło festynu, który odbędzie się jutro, 1 września w Kunicach. Na festynie mamy wiele atrakcji. Przewidujemy pokaz sprzętu pożarniczego. Będzie to pokaz ratownictwa technicznego, także zapraszamy bardzo. Również będzie przekazywany ponton dla naszej OSP Żary Kunice. Festyn będzie promował naszą OSP Żary Kunice. Dla wszystkich, którzy przyjdą
przyjdą, którzy nas odwiedzą na festynie, przewidujemy nagrody, będziemy mieć liczne gadżety o tematyce strażackiej, także serdecznie zapraszamy. Za darmo rozdawana będzie wata cukrowa i popcorn. Festyn strażacki rozpocznie się jutro o godzinie 11 na stadionie Unikunice. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na magazyn sportowy, a w nim relacja z pierwszych mistrzostw świata w Babel Football. Następnie magazyn kulturalny, a w nim drugi wojewódzki przegląd zespołów ludowych, który odbył się podczas Dni Żar. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.